Siemanko, dzisiaj pokażę wam moje aktualne studio. Tak więc zaczynamy. Pyk. Pyk. I trochę opowiem, co w nim się znajduje, czego używam, jak to działa. Tak więc całość znajduje się w moim mieszkaniu, którego może tutaj metrażu nie widać za specjalnie, ale jest to około 72 metrów kwadratowych. Sama powierzchnia studia ciężko mi określić. Samo pomieszczenie jest podzielone na trzy części. Natomiast ja pokażę tylko główną, gdzie znajduje się sprzęt i rzeczy do nagrywania. Zapaliłem trochę światła, to jest ściana tylna, wejściowa, tu są drzwi wejściowe. Wszystko jest wytłumione o łącznej grubości 13 cm. Mamy tutaj dwie warstwy. Pierwsza warstwa jest to gładka pianka o bardzo grubej gęstości 5 cm, natomiast potem jest stożek 8 cm. Tutaj mamy klamkę. Więc także ściana tutaj oddzielająca od klatki schodowej. W miarę sobie radzi, głównie to średnie albo średnio wysokie tony tłumi. Bardzo dobrze wiemy, że taka ściana... Także to jest widok zza biurka. Tak to wygląda. Taka prosta dość konstrukcja, żeby odseparować dźwięki z klatki schodowej, przynajmniej te średniej częstotliwości. Natomiast w drugiej części znajduje się pomieszczenie albo wydzielony fragment miejsca do nagrywania, ale to jeszcze jest w trakcie wygłuszania, ale o tym później powiem, co tutaj się znajduje. Także przejdźmy do całości, do części najważniejszej. Jeszcze z tyłu, no właściwie na front, jest również wytłumiona ścianka, gdyż chciałem odseparować przestrzeń znajdującą się tam z tyłu od całego pomieszczenia. Natomiast średnio to się sprawuje, ponieważ to jest cienka dykta tutaj założona, więc wpada to w bardzo wysokie rezonanse, kiedy jest grana muzyka z niskimi częstotliwościami. Dlatego chciałem trochę ją obciążyć, dodając tą piankę. Ale i również w przyszłości planuję dostawić tam drugą ścianę z tyłu i przestrzeń pomiędzy nimi wypełnić wełną mineralną, tak aby to miało większą masę i więcej dźwięku pochłaniało. Brakuje tutaj mi jeszcze części. Myślałem, żeby tutaj założyć jeszcze dyfuzor w środkowej części. Coś, co by rozpraszało dźwięk. Natomiast ostatnio odsunąłem trochę biurka od tej ściany i od razu jakby widoczność, klarowność dźwięku się pojawiła, więc myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Kwestia tylko obciążenia tej ścianki i powinno być w porządku. Tak więc najważniejsza część to jest, wiadomo, komputer. Komputer jest to MacBook Pro 2015. Wtedy jak go kupowałem, to był praktycznie najdroższy model występujący w ofercie Apple'a. Ze specyfikacji to tylko powiem, że jest to procesor i7 o czterordzeniowym, o łącznym taktowaniu do 3,7 GHz, więc jak na tamte czasy w miarę bardzo przyzwoity. Wiadomo, że Apple nigdy tych osiągów nie osiągał wyjątkowo dużych, ale nadrabiał to przede wszystkim kompatybilnością podzespołów, więc 3,7 GHz wcale nie oznacza, że on ma tyle, bo w praktyce potrafi mieć dużo więcej niż Windows. A przynajmniej to tak można odczuć, jeżeli się na nim pracuje. No dalej z takich rzeczy to ma 16 GB RAM-u, 500 dysk SSD. Już te modele nie posiadały dysku twardego, tylko wyłącznie dysk SSD. No i jakąś tam kartę GeForce'a 2-gigową, jakiejś tam średniej jakości. No ale jak wiadomo, to nie jest to komputer do grania, tylko do pracy. Drugą jednostkę, którą mam, w 2012 zakupiłem, jest to Windows z procesorem i5. Bodajże on też był czterordzeniowy i też osiągał do 3,2 albo 3,6 GHz w turbobuście, 8 GB RAM-u, 500 GB dysku HDD, czyli twardziela. No jakąś tam kartę dźwiękową GeForce'a, już nawet nie pamiętam, nie było to istotne, bo gdy go kupowałem, właściwie składałem, to zależało mi wyłącznie, żeby jakąkolwiek tam najtańszą miał kartę.
bo ten komputer w ogóle do gier nie był przeznaczony, więc na nim gry też również nie chodzą, ale w miarę do programów muzycznych, czyli wtedy to FL Studio, czy nawet do obsługi takich programów jak Premiere czy Sony Vegas, w miarę sobie dobrze radził. Mamy tu jeszcze dwa ultrapanoramiczne ekrany o rozdzielczości 2560x1080. Sam MacBook posiada rozdzielczość 2880x1800, z tego co pamiętam. Przestrzeni mi tutaj nie brakuje. Bardzo dużo mogę sobie śmiało przyciągać okienka i fajnie to działa i fajnie to pracuje. Że przejdźmy do jednej z najbardziej istotnych rzeczy, czyli karty dźwiękowej, czyli inaczej interfejsu audio. Jest to interfejs audio, z którego jestem bardzo zadowolony. Jest to Akai AI Pro. Akai ten jest 24-bitowy i posiada próbkowanie do 96 tysięcy kHz, więc naprawdę wysoka jakość dźwięku. Jestem bardzo zadowolony. Cztery wyjścia. Czyli możliwość podłączenia dwóch par monitorów i cztery wejścia insertowe, czyli podłączenie na przykład kompresora do niego też jest możliwe, a także posiada bardzo fajną funkcję w postaci tych trochę udawanych miterów, które liczą siłę napięcia. Dzięki temu można bardzo łatwo wysterować sygnał wejściowy, tak aby nie było żadnych zniekształceń. Można przełączać pomiędzy wejściem i wyjściem, czyli sprawdzać, jakie jest wyjście na głośnikach i jakie jest wejście do tej maszyny. Do niego również są podłączone słuchawki. Słuchawki, które tutaj posiadam, to są Beyerdynamic DT770 Pro 250-ohmowe. Dlaczego 250 ohmów? Albo dlatego, że jest bardzo duże napięcie na wyjściu przy tym interfejsie. Kolejną jednostką sterującą, którą tutaj też mam, która zbiera sygnał, jest mikser Yamaha MG12. Mam do niego podłączony mój mikrofon, którym komunikuję się pomiędzy osobą, która nagrywa na kolejny mikrofon, czyli tutaj mam mikrofon. Tu mam także również, czasem zdarza mi się używać go jako sterownika, po prostu tym suwakiem głośności muzyki wychodzonej przez głośniki. Tu mam DJ-kę podłączoną i również mam też możliwość podpięcia na przykład telefonu, żeby coś szybko odsłuchać. Także prosty mikserek analogowy, nic specjalnego, prosty korektor. Również używam AUXa w niego, żeby wysłać sygnał do tutaj tych paczuszek 15-calowych, a właściwie to jednej tej, ponieważ używam jej jako subwoofera. Tak więc sygnał AUXem stopniuję sobie, ile sygnału chcę sobie wysłać do tego głośnika i wtedy go czasem odpalam jako subwoofer, jak chcę głośniej posłuchać muzyki. Następna rzecz, która jest właściwie tylko wzmacniaczem, służy jako wzmacniacz. Jest to wzmacniacz do tych głośników, ponieważ one są pasywne i potrzebują zasilania ze wzmacniacza. On jest połączony jeszcze z mikserem, więc jest możliwość podpięcia jakichś instrumentów dodatkowych pod niego, ale ja z tego nie korzystam, jak mam Yamaha. No ale w każdym razie taka możliwość istnieje. Kolejną rzeczą bardzo istotną są głośniki IF Audio SC207. Są to 6,5-calowe membrany. No i z 1-calową membraną wysokotonową. Jestem bardzo zadowolony z tych głośników ze względu na to, że są bardzo surowe. Jeżeli coś faktycznie źle brzmi, to słychać na tych głośnikach. Wiadomo, że to są głośniki wyspecjalizowane przy produkcji muzyki czy inżynierii dźwięku. Natomiast do pracy codziennej, do słuchania codziennej muzyki raczej bym nie polecał, chociaż też również brzmią bardzo dobrze. Nie są jakoś zbytnio głośne, jeżeli o to pytacie. Natomiast mi wystarczają. Bardzo głęboki, niski dół. Od 45 Hz już słychać mniej więcej częstotliwości, już ta membrana. Może już ta częstotliwość nie ma takiej dużej skuteczności, natomiast już membrana wchodzi w ruch i to słychać, więc także niski dół i nawet dość są jaskrawe, co troszkę mi przeszkadza, bo jestem wyczulony na wysokie częstotliwości, natomiast wygłuszenie całego pomieszczenia bardzo tłumi te wysokie tony, więc nie przeszkadza mi to tak bardzo. Jeszcze szybko tylko o sekcji DJ-skiej. To jest DJ-ka, na której gram w klubach albo na jakichś różnych imprezach, no po prostu Traktor S4
czterokanałowy mikser, z którego jestem bardzo zadowolony, głównie ze względu na oprogramowanie, ale też za świetną jakość wykonania. Następny tutaj mikser, kupiłem go, mikser Behringera DJX700, no niestety tą gorszą wersję. Kupiłem ją raczej z myślą tego, że kiedyś będę w przyszłości rozbudowywać swoją DJ-kę w postaci jakichś odtwarzaczy, Pioniera chociażby, no ale to jeszcze poczekamy. Na razie go mam i czasem go używam, czasem go zabieram też do klubów, jeżeli w klubie czy w jakimś tam pubie nie posiadają zwykłego miksera DJ-skiego klubowego. Także czasem go używam, czasem go zabieram, a tak sobie tutaj stoi, czasem sobie gram po prostu na tym sprzęcie, jak mi się nudzi. Kolejną rzeczą, z której bardzo jestem zadowolony, jest to kompresor Alesisa. Nigdy nie spodziewałem się, że to może tak świetnie działać i się tak będzie bardzo dobrze zachowywać. Jest to bardzo prosty kompresor, głównie kompresor, ale i nie tylko, ponieważ posiada on również bramkę. To jest sekcja kompresora. Bardzo proste ustawienia, intuicyjne. Czasem lubię go używać, głównie w masteringu. Lubię sobie na niego wrzucić, bo ma jakieś takie fajne brzmienie. No i ostatnia sekcja, jest to sekcja output gain, czyli wyjściowe wzmocnienie sygnału. No i limiter, bardzo prosty, gdzie można tylko sekcję thresholdu ustawić. Natomiast tutaj dalej, co widać, to jest po prostu powielenie drugiego kanału, bo jest dwukanałowy. Ja mam cały czas włączoną opcję, żeby kanał pierwszy sterował po prostu dwoma kanałami, żeby nie ustawiać tego samego w drugiej sekcji. Zdarza też mi się go używać bardzo często jako kompresor po prostu podczas nagrywania ścieżki audio z mikrofonu. Natomiast drugi sprzęt, który tutaj można zauważyć, jest to głównie przedwzmacniacz mikrofonowy i głównie do tego go używam, ale on posiada też różne rozszerzenia. Tutaj mamy sekcję wzmacniacza, następnie kompresor, de-esser, enhancer i expander, z którego też nie korzystam, no i wyjście output, wzmocnienie sygnału. Także tutaj mam takie dwie zabawki, które może i bardziej dla picu są te opcje, które są zawarte w nich, ze względu na to, że teraz wszystko i tak jest w komputerze i można to zrobić na wirtualnych wtyczkach. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli po prostu mój sterownik MIDI, klawiatura MIDI, czyli zwykłe klawisze, których używam podczas produkcji muzyki, żeby odsłuchać jakiegoś danego dźwięku lub czasem coś spróbować zagrać na nich. Tutaj mamy sekcję, którą chciałem przeznaczyć pod nagrywanie. No ona jest jeszcze troszkę w fazie produkcyjnej, ponieważ będę to jeszcze dotłumiać, ale też nie chcę przesadzić, żeby było jakieś echo, żeby był jakiś wydźwięk i pogłos, ponieważ zbyt tłumione też nie będzie to dobrze brzmieć. Oprócz tego, że mam tutaj dwa mikrofony, tego mikrofonu używam do komunikowania się poprzez słuchawki, które wychodzą tutaj z osobą, która nagrywa. Natomiast na ten drugi mikrofon nagrywany jest wokal. Jest to Rode NT1A. Dość budżetowa wersja, w miarę dobrze sobie radzi. Rewelacji nie ma, ale też nie jest tragiczny. Na pewno lepiej brzmi niż większość zamienników jakichś mikrofonów z USB. Będę myślał prawdopodobnie, żeby zupgrade'ować go za jakiś czas. W ramach jeszcze ciekawostek, tutaj ta taśma na górze LED-owa, to jest około jakieś 4 metrów, ta tutaj, która biegnie na dole, jest to około, no, niecałe 5 metrów. Mam całkowitą kontrolę poprzez ten pilot, mogę zmieniać dowolny kolor, sobie ustawiać i zarówno tam, więc jakby dowolność kolorów jest, można sobie wybierać, co się chce. Więc tak wygląda moje studio w całej okazałości. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat chociażby routingu, jak to wszystko jest połączone, jak to ze sobą współgra, ponieważ może to nie sprawiać wrażenia, że sprzętu tego tutaj jest dużo. Natomiast jest to bardzo fajnie przemyślane i bardzo fajnie pociągnięte. Tak samo, jeżeli macie jakieś pytania z akustyki, to również śmiało możecie pytać się mnie, o co tam chcecie. Także do zobaczenia niebawem.